Siemanko, z tej strony Simi. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20. W momencie nagrywania mamy 14 stycznia, godzina 19:39. 14 czy też 14? Dylemacik. No i generalnie między odcinkami się za dużo nie pozmieniało. Tutaj generalnie zdążył sobie na polu numer 5 pracownik w kombajnie marki Fendt skosić soję. Tutaj też mały Fendt zdążył kosiarką skosić trawę. Tutaj czwar sobie ładnie kultywuje. Tamten kombajn bawełną ma już kombajn do bawełny ma już pół beli zrobione. W międzyczasie właśnie cena za bawełnę nie jest jakaś super, z tego co patrzyłem, 1800 potrafi być ponad 2600 chyba nawet, aczkolwiek tu była 1800 na targu, ale wszedłem i jest w młynie zbożonym za 1700 cena mleka, także sobie też właśnie w międzyczasie przyjechałem tutaj z beczką mleka. No i teraz jeszcze pewnie skoczę sobie kilka razy. Ile z pracowników teraz zatrudnia? Trzech? Dokładnie trzech. Czyli kultywator, siewnik i kombajn, tutaj właśnie po prawej stronie. No powiem szczerze, że już ma prawie 1/4 pola i pół beli, także z takiej dwunastki z pola będzie około 2 bel, czy tam 2 z kawałkiem. Także zobaczymy jeszcze, jak bardzo to jest opłacalne. Aczkolwiek tak patrząc na mapie, no to tu już jest 12 zebrana, więc wydaje mi się, że trzeba dalej pójść kultywator. Kultywator aktualnie jest na 13, już między 1/3 a połową pola zrobił. Także właśnie trzeba by się było też pospieszyć z kultywacją. Tu się też siewnik po prawej stronie czeka. No a tymczasem jest zajęty case tutaj w prawo. Dobra, zrobić tą, bo potem sobie skoczymy w inną stronę. Tu są też kostki siana na naczepie. Ja sobie właśnie przypomniałem, że miałem jeszcze owce nakarmić, bo jest 420 litrów. No trudno. W tym momencie dla mnie większym priorytetem jest to mleko, którego już jest tu prawie 200 tysięcy litrów. No 150 plus tamte 32, no to jest 183 tysiące około. Niech się napełnia ładnie. Ponad 180 tysięcy mleka to jest naprawdę sporo. 6 takich dużych cystern. Ok, ten ma ostatni pasek. Tego na razie tu nie robimy. Ale widziałem, że nie było konfiguracji, a mimo wszystko jest tutaj zaczep na dole, więc można tu nawet poczepiać naczepy z wózkiem. Czemu tu kombajn stoi? Dobra. Ogarnia. No już ma ponad... ponad połowę belki, więc wątpię, żebym dzisiaj zdążył jeszcze te dwie belki załadować na naczepę, ale może sobie przynajmniej załadujemy jedną, bo jednak troszkę się schodzi z tym wszystkim. Dobra, idziemy sobie tym fendem. Tutaj w międzyczasie opróżnimy tam to pole, które już zostało skoszone, ponieważ zaraz tam wjeżdża case z siewnikiem. Także już mamy 4 minuty odcinka, jak patrzę na to, masakra. No ale też praktycznie 4 minuty minęło, a ja mało co zrobiłem. No 3 pracowników sobie jeździ w tym momencie. Także w sumie spoko, że tutaj kosiarki na razie nie są potrzebne. Ten fend też na razie nie musi być zatrudniony, bo jeszcze nie urosło wszystko, a tymczasem pracę zakończył chyba siewnik, nie? Dokładnie. Wyjechał ostatni rządek. Czy on to w międzyczasie opróżnił się z nasion? Nawozu? Czy mi się tylko zdaje? Czy to jest nawiezione?
Jest nawilżone. Dlaczego mi nie pokazuje nawozu? Może jak rozłożę dopiero będzie? Lub. Miałem sobie też w międzyczasie kupić konie. Już dzisiaj, aczkolwiek troszeczkę nie zdążyłem, więc myślę, że zrobię to dopiero jutro. Ewentualnie pod koniec dzisiejszego dnia, aczkolwiek no, trzeba kupić, trzeba jeszcze je zdążyć ujeździć, także pewnie zrobię to dopiero jutro. No bo jednak teraz uprawa bawełny mi troszeczkę to umożliwi. Dobra, idziemy z tym mlekiem. Myślę, że ten silnik na razie do JCB, tego po prawej stronie, którego muszę jeszcze odstawić, nie dojedzie. No bez kitu nie ma tutaj nawozu. Znaczy jak pracownik jedzie, to chyba i tak będzie znawoził to wszystko. Ale ja nie widziałem tutaj nawozu, żeby był załadowany. To ciekawe. Dobra, to jest około 3 czwartych. Tu jeszcze troszkę, ten jest w trakcie, ten jeszcze czeka, ten jeszcze chwilę. Tymczasem jedziemy z tym. 1700, ok. No póki ta cena jeszcze jest dobra, bo na pewno nie zdążę wszystkich 6 beczek sprzedać. Bo cena spadnie. Równo pół miliona na moim koncie. 500 tysięcy, fajny wynik, fajna liczba. Fajnie to wygląda. Także jak spadnie już ta cena za mleko, to mógłbym sobie ewentualnie jeszcze uruchomić ponownie, aczkolwiek jakoś szczególnie mi na tym też nie zależy, więc wtedy się zajmiemy pewnie nakarmieniem owiec. Tam chyba mam jeszcze w przyczepie samozbierającej troszeczkę siana, tak mi się wydaje. A na koniec tego odcinka może jeszcze właśnie zbierzemy tą belę z kombajną, jak zdążę ją zrobić. Zobaczymy. Nie chciałbym właśnie przedłużać jakoś tego odcinka, ale fajnie było już właśnie w tym odcinku to zrobić. Także będę właśnie patrzył. Musiałem przypaść. Masakra. Masakra. To trzeba też chyba jakoś tak skręcić. To ostatnia ośka tak wydaje mi się, że zachodzi. Także fajnie, dobrze mi się sprzedaje. Dobra. Ciężarówka niech czeka na koniec tego odcinka. Dobra, ładnie zarabiam. Zjedziemy sobie tym JCB też. Na razie z tego pola. Ale powiem szczerze, że ładnie, 32 chyba tysiące litrów. Aczkolwiek jest niecałe 34 tysiące dolarów, więc wydaje mi się, że cena zdąży spaść już. No, to już jest gotowe. No, ale w sumie zatrudnijmy. To za chwilę. Wydaje mi się, że cena spadła już. 1000, no dokładnie. No, ale pójdziemy sobie jeszcze na targ za 1600. Tak jak mówiłem, powyżej 1600 to jest jeszcze spoko cena. Tam na tym targu jest już dosyć długo, więc się właśnie skupimy, żeby jeszcze zdążyć sobie tą jedną albo dwie beczki tam zawieść. Kawałeczek tam jest, troszeczkę znienawidzony jest przede mnie to miejsce, ten punkt skupu, ale cóż. Skoczymy, nie będę narzekał. Jak tam u świń ogólnie? Widziałem, że 7 jeszcze. 7 świn jeszcze wejdzie, tu się robią co 2 godziny, więc tak naprawdę jeden dzień już mam pewne niecały nawet jeden dzień, 7 razy 2, 14, niecały jeden dzień już mam znowu pełne koryto. Jakie dużo tych świn, to tak jak mówiłem, można by było właśnie się zająć nakarmieniem, a łowiec już 0, z braku trawy. Tu już jest wszystko na czerwono, także można by było też się zająć nakarmieniem tych świn. Póki to właśnie sporo do tego koryta wejdzie. Teraz się kipisz zrobił z tą słomą u świń, bo właśnie tam z racji tego, że zostawiłem tą ścielarkę przy tych belach, to tam się ładowało do samej góry i potem wysypywało, więc strasznie tam jest teraz bałagan.
Dobra. Nalewa się. Tu właśnie. Tak to wygląda. Zostawiłem tą przyczepę. Tą właśnie. Ja zostawiłem tą i już dwie belki weszły. Masakra. Tyle tej słomy tutaj biorą. Że strach normalnie. Tu właśnie jest. Straszny bałagan. Tak ładnie było poustawiane, teraz jest. Jest masakra. No cóż. Na razie nie będę podjeżdżał. Prędzej właśnie albo do wełny, albo do beczki tej z wodą, albo tam do naczepy, żeby załadować te zwierzęta. Tu jeszcze chwilkę, tu też te 3/4 jest już zbiornika, także niech sobie. Niech sobie jeszcze zbiera. Jak tam na piątce, połowa pola już zasiana. Jak tam cena? 1637. Dobrze, nie 2137. Pozdro dla kumaty. Także już około 10 minut odcinka. Jeszcze 10 minut i będę kończył. Welcome home. Fajnie było tu dać radę się wspiąć. Aczkolwiek ta beczka też swoje waży. Jak jechałem tu po wodę, to z pustym jakoś dał radę. Z pełną mleka już tutaj nie za bardzo. Nie ma tak łatwo. Beka pełna mleka. Także cóż. Dobra, z górki na pazurki. Tylko tu gdzieś też płot. Łama tuchno. To by się na miniaturkę nadawało. Dobra. Dałem radę. Tu jeszcze się zmieścić w tym. W tej bramie. Powiem szczerze, że jak jechałem moimi ciągnikami z małą wywrotką, to było łatwiej. Teraz jakieś takie to wąskie wszystko się wydaje. Dobra, tu jeszcze trochę, tu jeszcze trochę. Tu już około 80%. Dobra. Zaparkujemy sobie tym JCB, niech będzie tu między tymi dwoma polami. Bo jeszcze troszkę tutaj zejdzie na tą wywrotkę, a z tej samej dwójki będzie około 5000, 5200 chyba z tego co patrzyłem kiedyś. Bo to był mniej więcej jeden prawie pełny zbiornik tego małego kombajnu, który właśnie ma 5600. Około 5200 z tego co patrzyłem z soi tu, z tej dwójki było. Także spoko, dobra, mleko się sprzedaje. 1600 też jest spoko cena. 52 000 za taką beczkę, no to jest fajna cena. Tu już JCB nie daje rady, kurczę, kompletnie. To jest niestety ten mały JCB. Dużego tu niestety nie ma, ciągnika. Ubolewam. To jest tej serii 4000. Niestety 7000 nie ma. No cóż, ten mały 4000 w wersji na komputer ma ładować czołowie jeszcze. Tutaj ładowaczy czołowych nie ma. Dobra, to niech sobie robi. Tego na razie zwolnimy jeszcze, zanim dojechał do końca. To niech stoi, tym sobie zjeżdżamy. No bo w sumie szybciej będzie nawet jak sobie. Dobra, z mapy to muszę zrobić. Szybciej będzie jak sobie tepnę. Resetuję, aczkolwiek pojedynczy to się robi, nie? Cyk. I cyk. No tu już zbiorowisko się zrobiło. A ja miałem jeszcze nakarmić owce. Kurczę, bady. Nie wiem, czy nie zrezygnuję z owiec, bo jednak troszeczkę to jest. Już. Monotonia i. Mi się nudzi. I nie odczuwam też przyjemności z hodowli owiec. Oni to jakoś szczególnie opłacalne. Roboty jest sporo. Jeszcze ta mała przyczepka na wełnę. Myślę, że zrezygnuję właśnie z owiec. Nie wiem właśnie, czy teraz sobie nie sprzedam tych wszystkich zwierząt. 65. A tam wchodzi do
przyczepy chyba. Zwierzęta. Owiec wchodzi 38, czyli razem 76. Tak. 76, więc wejdzie na dwa razy. Jeszcze by się nawet mogły rozmnożyć. No, aczkolwiek wolałbym się już pozbyć wszystkich. Ta woda tutaj taka jest za darmo, a w tą trawę nie będę dowoził. 1200 za wełnę. No, niezbyt. Bawełna jest też w słabej cenie, 1600. Chciałem nawet za 2600. No, tu jest prawie pełno, także może jeszcze sobie tą jedną belkę zbiorę dzisiaj. Dobra, idziemy sobie jeszcze tym do skupu. Dobra, tam coś przytarło, ale dał radę. Także w sumie zrezygnuję sobie z tych owiec i tyle. Będę szczęśliwszy. W najbliższym czasie też właśnie będziemy karmić świnie. To z takich planów. Mam nadzieję, że to podjedzie. Troszeczkę wolno to podjeżdża, ale jednak to jest dużo krótsza droga, więc mam nadzieję, że więc mam wrażenie, że jest i tak dużo szybciej niż tamten naokoło, za tymi budynkami i tak dalej, i tak dalej. Kres już ma przedostatni przejazd, także zaraz go też zatrudnimy na 13 z tą drugą sadarką, czy też siewnikiem. To jest siewnik, tylko że siewnik do bawełny, ale bawełny się sadzi. To jest ciekawe. Dobra, dam radę jakoś tutaj. Jak tam cena? 1600 jest w porządeczku. Także dobra, niech się sprzedaje. Nie wiem, czy nie w następnym odcinku sobie zrobić zbiór. No to jest tak naprawdę prawie połowa pola. Najpierw sobie zobaczymy, jak to się wyładowuje. Może jeszcze w tym odcinku zdążę. Aczkolwiek jeszcze 3 minuty maksymalnie chcę zrobić odcinek, a nie wiem, czy tam kombajn zdąży. Jak tam zwierzęta. One się też nie rozmnażają teraz, nie? Dokładnie. 95 świń. Też zaraz będzie pełno. Ten John Deere teraz tak sobie, kurczę, nic nie robi. Więc nie wiem, czy sobie też z niego nie zrezygnuję. Dobra, zatniemy sobie też to jeszcze raz, bo jest jednak dużo szybciej. Nie, to jak się, kurczę, pojawił. Spadł mi z nieba normalnie. Cyk, cyk. I cyk, cyk. Dobra, także jeszcze sobie myślę, że dzisiaj podjedziemy do ładowania mleka. Może jeszcze zdążę ten jeden raz sprzedać. Jak nie, to sobie grę wczytam jeszcze raz i sprzedam tam, gdzie opłacalniej. No i podjedziemy jeszcze z tym siewnikiem po tym kultywatorze, żeby kolejne pole zasiać bawełną. Czyli właśnie po mojej prawej stronie 13. No i tyle będzie na dzisiaj. Już będę kończył. Dobra, tu mogę w prawo pojechać w sumie. No w sumie fajnie, że z owiec zrezygnuję. Także w jednym z kolejnych odcinków też sobie sprzedamy kolejne właśnie zwierzęta, dwa kursy z owcami i to będzie koniec przygody. Myślę też, żeby nie sprzedać reszty. No, tam już jest prawie pełno też, ale ja oczywiście zdążę dzisiaj. Myślę też, żeby nie sprzedać reszty
tej wełny na odcinku. No to jest problem, taką ilość na raz, żeby sprzedać w dobrej cenie, to jest jednak problem. Tu też pomiędzy tym siewnikiem będę siał co innego na kolejnym polu, bo jednak tego zboża też do świńcza będzie sporo. Także zobaczymy, ale na razie zostawię soję, bo może tutaj właśnie za tym kombajnem na polu numer 2 będzie to jednak soja. No to już w sumie sobie czepię tutaj, bo tak czy siak będzie tutaj coś siane w dalszym ciągu następnie. No ale tak czy siak jeszcze przedtem ten case będzie śmigał z siewnikiem do bawełny na pol numer 12. Także taki jest plan. Fajnie mieć plan. Lepiej mieć dwa plany. A trzy to już w ogóle. Czy tu się znowu zasiała, urosła trawa? No, pierwsza faza dopiero, ale też już będzie gotowa do zbioru. No teraz już w sumie tylko dla koni i tylko dla koni i i krów będzie potrzebne siano, więc już troszeczkę mniej. Nie mam tutaj sadzarki siewnika. 21 minut, także będę kończył powolutku. No nie wiem, czy też tego John Deere'a nie sprzedać, bo on się tu w sumie nie... Myślę, że sobie wymienię John Deere'a na John Deere'a w kolejnym odcinku. Zobaczymy. Tymczasem ja się będę powoli z wami żegnał, także dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, jeśli się podobało. I do obejrzenia kolejnych odcinków. Tutaj bawełna oczywiście. Także dzięki i do następnego. Trzymajcie się, papa. I na dobry koniec. Idealnie. Miniaturka. Bo bym zapomniał. No i kolejna. A to już w następnych odcinkach. No, z niecałej połowy pola jedna belka. Fajnie. Na razie trzymajcie się.